Witajcie, ja jestem Krzysztof Wichowski, dziennikarz serwisu Skoki News, aczkolwiek pewnie mnie znacie, ponieważ wiele razy już się na tym kanale pojawiałem w operacji Ziefeld, w operacji Planica, czy w operacji Willingen 5. Ale przejdźmy do sedna sprawy. Słuchajcie, przed Wami pilotażowy odcinek programu T-Jumping. Programu, który od zera właściwie ja sam skonstruowałem przy pomocy moich znajomych, którym bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci, Piotrek, że byłeś razem ze mną na targach Go Active Show, że zajmowałeś się kamerą, że mogłeś pomóc mi nagrać najlepsze momenty, dostawać się tam, gdzie inni się nie mogli dostać. Dziękuję także Emilce za scenariusz do programu T-Jumping. Prawda, jest to odcinek zero, czyli odcinek, w którym będziecie mogli zobaczyć próbkę możliwości tego programu. Na co jest nas stać? Zaznaczam tu jeszcze, muszę zaznaczyć, że jesteśmy redakcją, która dopiero raczkuje w świecie medium zwanym YouTube, ponieważ jak pewnie zauważyliście, właściwie pod sam koniec Pucharu Świata ubiegłego, czyli Pucharu Świata 2018-19, założyliśmy kanał właściwie na Mistrzostwa Świata w Ziefeld. Trochę wcześniej, na Willingen 5, bo już była operacja Willingen 5 i ja od początku się cały czas tym kanałem zajmuję i będę się nim cały czas zajmować. Trochę przerwy było, ale to było spowodowane oczywiście moimi maturami, ale nie zagłębiajmy się w to bardziej. Słuchajcie, program T-Jumping ma za zadanie powiedzieć Wam coś o skokach narciarskich, poinformować Was o newsach, o sprawach, które dzieją się w świecie skoków narciarskich, a o których Wy może nie jesteście informowani. Program, który ma za zadanie pokazać Wam kulisy pracy dziennikarza, no i pokazać Wam ciekawe rozmowy, które będę prowadził ja, jako prowadzący tego programu, z gośćmi. A gościem pilotażowego odcinka jest nikt inny jak redaktor Mikołaj Smoląg z redakcji właśnie Skoki News. To ja będę dłużej mówił. Zapraszam Was do oglądania z pilotażowego, tak zwanego odcinka zero programu T-Jumping. Porozmawiamy sobie m.in. o wyborze Michała Dudeżola na nowego trenera, o formie Ryoyu Kobayashiego, czy o ubiegłorocznym Pucharze Świata Skoków Narciarskich. Nie zabraknie także rozmowy na temat targów Go Active Show, na których mogliśmy nagrać ten pilotażowy odcinek. Co ja będę dalej mówił? Zapraszam Was do oglądania. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Krzysztof Wichowski, jestem dziennikarzem serwisu Skoki News, a to jest pierwszy odcinek, właściwie można powiedzieć zerowy odcinek, nie pierwszy, zerowy odcinek programu T-Jumping i jest dzisiaj ze mną Mikołaj Smoląg. Witam Cię, Krzysztofie. Witam. Właśnie zakończył się, właściwie, no nie właśnie, 42 minuty temu się zakończyły. 42 minuty temu dokładnie. Zakończył się drugi dzień targów Go Active Show, bo jesteśmy aktualnie w press roomie z akredytacją medialną największych targów sportowych w Polsce, Go Active Show, i chyba w trzecich w Europie, jeśli się nie mylę, coś tak słyszałem. Targów, na których m.in. gośćmi był Kamil Stoch, Dawid Kubacki czy Stefan Hula. Więc no nie dziwota, że my tu się znajdujemy. Dokładnie tak. Chciałem się Ciebie zapytać najpierw w ogóle o jakie Ty masz odczucia po tym pierwszym i ostatnim dla nas dniu, a tak właściwie drugim dniu targów. Dokładnie, jesteśmy na targach Go Active Show. Zakończył się drugi dzień, na którym właśnie byliśmy ze względu na udział, jak wspomniałeś, Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Stefana Huli. Targi należy uznać za udane, przede wszystkim ze względu na dużą liczbę gwiazd z różnych dziedzin sportu, prawda? Bo był i Robert Górnejka, i Pit Lovers, skoczkowie narciarscy. Także każda osoba
praktycznie mogła znaleźć coś dla siebie ze względu na organizowane konkursy, zawody w crossficie. Wszystkie zaproszone gwiazdy, większość tych gwiazd organizowała na tej głównej scenie trening, prawda? Bo między innymi, jak wspomniana Fit Lovers, była Ewa Chodakowska, czy skoczkowie narciarscy, prawda? Mhm. Czy też gwiazdy świata fitness. Oczywiście także gwiazdy zumby były obecne i także osoby zainteresowane tym sposobem spędzania aktywnego czasu, tą rozrywką, mogły również uczestniczyć i wspólnie z najlepszymi trenować. Ogólnie biorąc, mogłoby się wydawać, że ludzi już nie było tak multum, bardzo dużo, ze względu także na ogromną halę. Ale tak naprawdę, jak sam zauważyłeś, przy Ewie Chodakowskiej, czy przy Fit Lovers, czy przy skoczkach narciarskich, tłum ludzi był ogromny. No było trochę. A biorąc pod uwagę, że nie wszyscy obecni na targach brali udział w tych treningach z gwiazdami. No tak, no były akcje, jak na przykład my razem z naszym kamerzystą znaleźliśmy Small Ball, zresztą razem sam ze mną grałeś. Bardzo fajna gra. Dokładnie. Polecamy wam tę grę ogólnie. Poza tym mnie to zdziwiło, że było tak dużo ludzi. I zdziwiło mnie to in minus. Na plus było to, że było tak dużo tych atrakcji. Zresztą nie dało się wszystkiego zobaczyć aż. Nie dało się z wszystkiego skorzystać, bo tego było aż tak dużo. Według mnie aż za dużo tego było. A na in minus, no to jest organizacja, która... Przyjechaliśmy tutaj już o 9:00 byliśmy tutaj. Właściwie my byliśmy wcześniej, o 8:00. I jak sam to widziałeś, poszliśmy zapytać się, podobno o 9:00 miały być otwarte, mieliśmy odebrać nasze piękne akredytacje medialne. I co się okazało? No, okazało się, że pan w recepcji powiedział nam, że to jest czynne od 10:00, od 10:00 możemy dopiero wejść. Co było potem? No potem o 9:20 wróciliśmy do tej recepcji i co się okazało? Generalnie ja zakładam, że ten fakt, o którym wspominasz, akredytacja już od godziny 9:00, a tak naprawdę jesteśmy poinformowani, że jest od godziny 10:00, jest brak tak jakby komunikacji między głównymi osobami organizującymi, gdyż było tak dużo tych miejsc, czy dla dziennikarzy, czy stoisko dla wystawców, czy same bilety dla osób, które przyszły tutaj na biletach, sprawiło, że być może jakieś były takie błędy komunikacyjne między tymi osobami, też trzeba się spóźnić. Po prostu nie było w stanie wszystkich poinformować i tak naprawdę, jak sam widziałeś, 9:20, co my byliśmy, no tak, w stanowisku podbiór akredytacji, tak naprawdę osoby zajmujące się tą kwestią dopiero się rozstawiały, dopiero wyjmowały potrzebne smycze czy akredytacje. No tak, nawet już do tego, że my pomylili, dali wystawcę. Dlatego my przyjechaliśmy specjalnie wcześniej, gdyż zakładaliśmy, że może być takie, mogło być lekko obsówka, i ją założyliśmy i mimo wszystko o 9:30 już byliśmy na targach. No tak, byliśmy na targach, mogliśmy się rozejrzeć, mogliśmy tutaj przebitki ponagrywać, które zresztą będziecie mieli okazję zobaczyć. Bezpośrednio po naszej rozmowie na temat targów, bo sporo tych przebitek tutaj nagraliśmy, te treningi z Kamilem Stochem. Niestety nie udało nam się, czego ubolewam, przeprowadzić wywiadu z Kamilem Stochem, no bo... Chodziliśmy, pytaliśmy się, czy z racji tego, że my jesteśmy media, tak, to możemy przeprowadzić tutaj wywiad z Kamilem Stochem. No to czy z kimśkolwiek możemy wywiad przeprowadzić? Okazało się, że była strefa fana, do której mieli wstęp osoby, które miały wstęp osoby, które zapłaciły 150 zł. No dobrze, ale my jednak jesteśmy mediami i też według mnie powinniśmy fana. No niestety tego wejścia nie było. Nie było możliwości nawet przeprowadzenia wywiadu, więc może nie tyle, że przyjechaliśmy tutaj na marne, bo właściwie tu nic nie zdziałaliśmy. Nagraliśmy trening Kamila Stocha, mieliśmy podejście pod scenę, no o tyle dobrze, tak? Udało nam się to nagrać. Złapaliśmy jakiś tam kontakt z panią Ewą Bilan Stoch i umówiliśmy się na wstępną rozmowę, ale no nic więcej tak to tutaj nie zdziałaliśmy. Generalnie, jak wiadomo, skoczkowie też nie mają czasu nieograniczonego, prawda? Więc no tak. Było założenie, że przyjeżdżają o godzinie X i wyjeżdżają o godzinie X. I zdjęcia ze skoczkami narciarskimi, także ich trening i ewentualne wywiady były w odpowiednim przedziale czasowym. I dlatego nie wszystkie media,
czy nie wszyscy ludzie mieli możliwość zrobić sobie zdjęcie, prawda? Bo gdyby no Travis Scott sobie robił z każdą osobą na targach zdjęcie, to najprawdopodobniej by mógł do tej pory stąd nie wyjść. Ale to zakładam, to, że nam się nie udało zrobić z nim wywiadu, to również zakładam błąd komunikacyjny, po prostu żadna osoba z organizatorów nie do końca była w stanie nas poinformować, do kogo mamy się zgłosić, żeby z nim ten wywiad przeprowadzić. I ostatecznie, jak już w trakcie treningu podszedłem do żony Kamila Stocha, to się okazało, że już wszystko jest zaplanowane i skoczkowie już mają cały ten pobyt tutaj na targach zaplanowany, tylko nie byli nas w stanie nigdzie, że tak powiem, zmieścić. Bo wiadomo, gdyby uprzejmość, to zaraz inne medium by stwierdziło inny serwis internetowy, że my też chcemy, prawda? Wiesz, no nie widzę tutaj problemu w tym, żeby zrobić tak konferencję zrobić dla skoczków. Wiemy, że skoczków była wczoraj konferencja, dokładnie w tym miejscu, gdzie teraz stoimy, gdzie my mamy taką konferencję skokinios teraz. Była taka konferencja, no nie widzę tutaj problemu, żeby zrobić taką konferencję Kamila Stocha, czy przed występem Kamila Stocha, czy przed strefą fana. Żeby skoczkowie mogli odpowiedzieć na pytania nasze i innych dziennikarzy, i żeby każdy dziennikarz miał czas wolny z nim do rozmowy. Dlatego ty zauważyłeś, że jeszcze przed rozpoczęciem się treningu było kilka pytań od osoby, która prowadziła wywiad ze skoczkami, a także poszedł mikrofon do ludzi i każdy miał możliwość zadania pytania, prawda? Oczywiście nie każdy, ale pewną liczbę pytań, więc oni podejrzewam, że to tak też zorganizowali, żeby ten proces przyspieszyć. Po prostu i pytania od prowadzącego, i pytania najciekawsze lub od osób, które były najbardziej chętne, się dopchać do tego, że powiem, zadania tego pytania, miały taką możliwość, a inne osoby nie miały, prawda? No tak, tylko wiesz, to były pytania, nie było za bardzo od dziennikarzy, bo tam nie wiedziałem, żeby dziennikarze się o cokolwiek pytali, tylko to były pytania od ludzi, od fanów. Dokładnie. A tu powinna być konferencja dla nas, dla dziennikarzy. My tu po coś przyjechaliśmy jednak, tak? My tu po coś przyjechaliśmy i mieliśmy jakąś nadzieję, więc no to dla mnie jest minus. Tak jak mówię, te wszystkie atrakcje, to wszystko, kort z Agnieszką Radwańską, bardzo fajne pomysły. Wszystko bardzo fajne. Zresztą teraz możecie to zobaczyć na przebitce, zanim przejdziemy do kolejnego tematu w rozmowie z Mikołajem. I też Krzysztofie, ja sobie pozwolę tobie zadać pytanie. To jest pierwsza impreza, na którą otrzymałeś akredytację. Po raz pierwszy uczestniczyłeś w jakimś wydarzeniu sportowym jako dziennikarz. Miałeś możliwość zobaczyć to wszystko z innej strony. Jakbyś mógł się także podzielić. Co takiego zaobserwowałeś? Czym się różni obserwowanie takich targów sportowych, wydarzeń sportowych jako dziennikarz, a jako widz? No, na pewno jako dziennikarz, to tutaj mogę zdradzić, że no, jako widz nie miałbym tutaj wstępu do tego press roomu, gdzie my też no, nie miałbym. Nie miałbym darmowej wody, którą bym musiał zapłacić za wodę 5 zł. Tak? Nie mógłbym się kawy. Ale tak nawiasem mówiąc, nie przyjechałeś tutaj, żeby się napić za darmo wody. No tak, nie przyjechałem, ale jest taka możliwość, to jest też taki plus. Tak? Miałem podejście bliżej sceny, mogłem tam się bliżej sceny znajdować, mogłem z kamerą właściwie wszędzie się dostać, dokładnie, żeby nagrać jakieś fajne przebitki. Mogłem przybić piony na przykład ze Stefanem Królem czy Dawidem Kubackim. No i poza tym miałem, co dla mnie jest ważne, bo miałem wejście za darmo na te targi, tak? Mogłem wychodzić z nich, wchodzić na nie, przemieszczać się z hali do hali, tylko pokazywać odbicia akredytację. Dokładnie, kod kreskowy tutaj się znajduje. No tak, pokaż może Krzysztof. Fajna pamiątka. To była trzecia edycja, nie wiem, czy na czwartą edycję się wybiorę. Może poprawią błędy, jak usłyszą, jakie mówiliśmy o jakich błędach. Tak czy siak, możecie zobaczyć, jak to wyglądało na przebitkach z targów Go Active Show, zanim przejdziemy do kolejnego tematu.
No, więc jak widzieliście, było wiele atrakcji na targach Go Active Show. Może przejdźmy do tematów trochę nam bliższych, bo to są skoki narciarskie, skoki news w końcu. Program T-Jumping, więc porozmawiamy sobie o skokach narciarskich. No, poprzedni sezon zakończył się 2 miesiące temu. Praktycznie równo 2 miesiące temu, w marcu, 25 marca się zakończył w Planicy. Może nie równo, bo był konkurs drużynowy, ale... zaskoczenie, że Ryoyu Kobayashi wygrał, że Ryoyu Kobayashi od listopada trzymał tą koszulkę lidera i dotrzymał tą koszulkę lidera do samego końca? Chciałbym to może też porównać do trochę do innej dyscypliny sportu, przykładowo do meczu piłkarskiego. Część trenerów jest zdania, że mecz się zaczyna dzisiaj, to nie ma znaczenia, jak zespół grał wczoraj, przedwczoraj i tak dalej, tydzień temu, miesiąc temu. Ważne, co się dzieje dzisiaj, prawda? No tak. Tak samo w skokach narciarskich. Sezon 2 to zakończył wcześniej. Kobayashi tam nie odgrywał dużej roli, ale jak ktoś spojrzy, jakie miejsce zajmował pod koniec sezonu, to widać, że ta była tendencja szła coraz bardziej na plus, prawda, w jego wykonaniu. Ten sam sezon się zakończył, więc nie można było zakładać, że ci zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie odgrywali kluczową rolę, również odegrają w sezonie, który się zakończył, jak wspomniałeś, 2 miesiące temu, prawda? No tak. Więc dla nas to było zaskoczenie, dla kibiców to mogło być zaskoczenie, ale dla Japończyków, czy dla Ryoyu Kobayashiego, który sam przed sobą stwierdził, że on ma w planach wygrać 10 konkursów, to dla niego to mogło nie być zaskoczenie, prawda? Mhm, no tak. Mam do ciebie jeszcze takie jedno pytanie. Jak myślisz, Ryoyu Kobayashi w letnim Grand Prix odegra znaczącą rolę? Czy to jest już dla niego za dużo? No? W sumie teraz była przerwa, nie mała, to były w sumie 4 miesiące, plus minus, do 20 lipca się zaczynają bodajże letni Grand Prix. Tak? 20 lipca się zaczyna letni Grand Prix. Jak myślisz, kto będzie tutaj liderem? Czy znowu Dawid Kubacki będzie mistrzem latem, czy może jakiś inny Polak, albo Ryoyu Kobayashi, a może Junshiro Kobayashi? Czy to pytanie, Krzysztofie, powinieneś bardziej skierować do trenerów poszczególnych reprezentacji, jakie oni mają podejście do letniego Grand Prix? Nie mamy teraz w tym momencie, na przykład reprezentacja Austrii zakończyła etap przygotowania kondycyjnego, prawda? 5-dniowy. No tak. Więc nie wiemy, którzy trenerzy planują traktować letni Grand Prix, udział przy wszystkich konkursach, prawda? Czy tylko i wyłącznie w niektórych, prawda? Mm. Dawid Kubacki w poprzednim letnim Grand Prix wziął udział tylko w 5 konkursach i odniósł 5 zwycięstw, co wystarczyło do odniesienia zwycięstwa w klasyfikacji generalnej. No tak. Tak, więc nie zawsze zawodnicy, którzy także osiągają sukcesy w letnim Grand Prix, przekładają dyspozycję na sezon zimowy. Z kolei nie zawsze zawodnicy, którzy stosują się słabo w letnim Grand Prix, traktują jako przygotowania, prawda? No tak. Jeszcze poprawa niektórych błędów, to w sezonie zimowym spisują się świetnie. Kilka lat temu pamiętasz, że Kento Sakuyama wygrał letni Grand Prix, prawda? Cykl tego Grand Prix. W Pucharze Świata nie odegrał znaczącej roli w praktycznie żadnym konkursie. Więc różnie z tym bywa. Dokładnie. Michał Dolerza, nowy trener Polaków. Myślisz, że wniesie coś nowego do kadry? Na przykład nowego zawodnika będziemy mogli oglądać na letnim Grand Prix. Jeszcze nie podali, kto wystąpił w Grand Prix. Kadra A, B została już podana, prawda? Mamy ją oficjalnie, znamy tą kadrę. A, to nawet nie patrzyłem, mam matury i to wszystko na głowie. Tak, nie patrzyłeś, ale... Przepraszam. Nie ma problemu. Mój błąd, tak. Czy oficjalnie jest znana kadra A, jaką jest kadra B? Nie wiadomo, żadnych zmian w stosunku do tego kadry A, która była w sezonie zimowym, nie ma. Tak naprawdę wszystkie te konkursy i letnie, które się odbywały, i konkursy zimowe będą powodowały, że trener podejmie decyzję, czy wprowadzić do składu do kadry A, czy zdjąć zawodnika z kadry A do kadry B, prawda? Tak. Jak wiadomo, też każdy trener jakby jakieś tam coś nowego wprowadza do reprezentacji, prawda? A też ciężko stwierdzić, jakim trenerem będzie, ponieważ trener, który miał osiągnięcia sportowe, bardzo, bardzo dobre osiągnięcia jako skoczek, niekoniecznie jest świetnym trenerem, a z kolei nie zawsze zawodnik, który nie miał szczególnych osiągnięć, jak Łukasz Kurczek,
osiągnięcia jako trener miał, prawda? Część osób oczywiście mu zarzuca, że akurat trafił z formą w tych wszystkich reprezentantów i tak dalej, prawda? Tak samo jak się Tonowi Tainerowi też zarzucały, że to nie jest tak, że Tainer był świetnym trenerem, tylko akurat Adam Małysz wtedy pan wystrzelił i każdemu innemu mógł wystrzelić, prawda? Ale to jest... Tego nie my to będziemy oceniali, prawda? Także i letnie Grand Prix i sezon Pucharu Świata do turnieju 4 skoczni już oceni... Sam trener. Tak, dokładnie. Wracając jednak do Yoyi Kobayashiego. Myślę, że Yoyi Kobayashi to był taki ewenement, taki wyskok, że nikt więcej się taki nie pojawi jak Yoyi Kobayashi. Czy może Yoyi Kobayashi jeszcze zostanie do kolejnego, przez kolejny Puchar Świata, znowu zdobędzie tą kulę? Czy się nie pojawi? Chodzi ci, żeby nie pojawił się w sezonie zawodnik, który takim, jest taką przewagą? Z takim talentem jak Yoyi Kobayashi, bo Yoyi Kobayashi... Trzeba wziąć pod uwagę to, że Ryuji Kobayashi w przygotowaniach do poprzedniego sezonu po raz pierwszy traktował skoki narciarskie typowo zawodowo. Prawda? Wcześniej traktował to jakby dodatek i sam się przyznawał, prawda? Że nie traktował tego w pełni profesjonalnie. Więc dopiero teraz mogliśmy tak naprawdę obserwować, jak skacze Ryuji Kobayashi. A też pamiętasz, mieliśmy w przeszłości chociażby Gregora Schlierenzora, który także już w wieku 20 bodajże 4 lat miał na końcu ponad 50 zwycięstw. I wszyscy uszacowali, że on odniesie 100 zwycięstw w Pucharze Świata. A od 2014 bodajże roku Grzegorz Schlierenzauer nie odniósł pana zwycięstwa. Teraz oczywiście ma też także indywidualnego trenera Berta Schustera. Ale też, to jak zawodnik też zaczyna, to nie zawsze to się przełoży, on będzie dominował przez 10-15 lat, prawda? Teraz mam takie pytanie odnośnie polskiej kadry. Stefan Hula. Nie oszukujmy się. Kiepski sezon. Kiepskie co miał Stefan Hula. Myślisz, że Stefan Hula teraz trochę odbije się od tego sezonu poprzedniego? Pokaże, że jest jeszcze dobry. Osobiście bym nie uważał, że on miał sezon kiepski. On może tak się wydawać, porównując dyspozycję Stefana Huli w sezonie 2017-18. Dlatego widząc jego dyspozycję, 15 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, sezonie, który się zakończył, można odnieść faktycznie takie wrażenie, że jest kiepski, ale bardziej był zdania, że ten jeszcze poprzedni sezon był po prostu w jego wykonaniu wybitnym, niż że ten sezon po prostu był kiepski. No tak, tak. Też trzeba mieć świadomość, na przykład Jan Matura, prawda? Tak samo po 30 najlepszy sezon w karierze miał po 30, prawda? No dopiero. Tak. Kiedy odniósł pierwsze zwycięstwo w Pucharze Świata i stał na podium. Tak samo było, mogło być w przypadku Stefan Huli, prawda? Że po skończeniu 30 lat miał najlepszy sezon w swojej karierze. Oczywiście życzę mu, żeby miał najbliższy sezon, był jeszcze lepszy. Tak, ale nie biorę tego jako kiepski sezon po prostu. Teraz nas czeka sezon Pucharu Świata, który jest właściwie nienadzwyczajny. Nie ma żadnej mistrzowskiej imprezy, oprócz Mistrzostw Świata w Lotach. Dokładnie. Są Mistrzostwa Świata w Lotach. Ale to po sam koniec, w Planicy dopiero. Masz na myśli Mistrzostwo Świata czy Igrzyska Olimpijskie, tak? No tak, tak, tak. To się zgadza, tak. Wiadomo, te wszystkie turnieje sezonu się odbędą. Mistrzostwa Świata w Lotach w tym akurat sezonie będą w Planicy, w najbliższym sezonie Pucharu Świata. Ale nie oszukujmy się, trochę czasu jeszcze do nich zostało, tak? Zgadza się. Więc na początku ten sezon nie jest taki nadzwyczajny. No jest tylko turniej 4 skoczni i nic więcej właściwie. Myślę, że to będzie pomagające naszym zawodnikom to, że tutaj nie mają nic takiego wielkiego do grania, jest tylko sam Puchar Świata i mniej stresu, mniej tutaj... To też jest takie stwierdzenie, że zawodnik powinien podchodzić do konkursu olimpijskiego, tak jak do każdego normalnego konkursu, prawda? To jest konkurs, w którym trzeba wykonać, zrealizować taki sam plan, jak do każdego pojedynczego konkursu, prawda? Więc nie uważam, że to ani że to pomoże, ani przeszkodzi. Niemniej jednak wszystko co dobre szybko się kończy, tak? My musimy zakończyć już nasz... Powinniśmy, tak, zakończyć ten zerowy odcinek T-Jumping. Dziękujemy Wam za to, że obejrzeliście. Mamy nadzieję, że Was zaciekawiliśmy, że zajrzycie na targi Go Active Show, bo jakby nie było... Mimo tych minusów, które Wam przedstawiliśmy, jest też dużo plusów, jak te dużo tych stanowisk ciekawych zresztą. No i
co więcej możemy powiedzieć? Ja bym to ujął a propos tych plusów i minusów. Mhm. Te błędy takich organizatorów znalazłeś, wyhaczyłeś, ponieważ jesteś tutaj jako dziennikarz, prawda? Ale jako widz, gdybyś to przyszedł z biletem, to byś tych po prostu mankamentów wziął. Same plusy by to... Dokładnie, byś tutaj nic nie wyrzucił. Zgadza się, zgadza się. Tak, więc... Tylko jak wiadomo, jako dziennikarz z Kotlińską, przyjechałeś na swoją pierwsze wydarzenie sportowe w roli dziennikarza, tak, to chciałeś przeprowadzić wyjazd z Kevinem Stochem. Tak, tak. Mi się nie udało. Nie doszedł do skutku, dlatego czuję twoje takie rozżalenie lekkie. Tak, tak, tak. Trochę lekkie rozżalenie jest, no tak. Ale tak czy siak przyjeżdżajcie na te targi, tak? Go Active Show. My was zapraszamy na T-Jumping, który no, niebawem pojawi się na kanale Skoki News. W dzisiejszym odcinku moim gościem był Mikołaj Smolong. Dziękuję ci uprzejmie za zaproszenie do studia. Proszę, proszę. My się widzimy już niebawem, może także z Mikołajem Smolongiem, zobaczymy. Także wielkie podziękowania dla Piotra Marciniaka za to, że on tutaj z nami był, a skanorował. Możesz się to pokazać, Piotrek, chodź. Chodź, Piotr, chodź. Nie, nie wiem, nie chcę wstydzić. Kamerzysta pozostanie tajemnicą.